Dobrze, dziękuję bardzo. Będziemy niebawem też i w Anglii, ale to dopiero w listopadzie poprzez postać Henry'ego Persa. Natomiast na tym koncercie udało się w obszar dotychczas przez nas nieeksplorowany, a dokładnie do krainy 17-wiecznych Niderlandów. Nie mogliśmy tutaj zaprosić bardziej wykwalifikowanego zespołu niż Cordelento Ensemble, który to przyjechał do nas właśnie z Holandii. Za chwilkę usłyszą Państwo wykonaniu muzykę, która być może właśnie rozbrzmiewała w tamtejszych mieszkańskich domach i tego typu właśnie sceny rodzajowe znajdziemy na malarstwie Jana Vermeera, którego to obraz stał się inspiracją dla naszego plakatu, a obraz ten właśnie nosi nazwę Lekcja muzyki. W skład zespołu Cordelento wchodzą trzech bardzo utalentowanych muzyków, których liderem absolutnym jest Erik Bosgraf, który zaprezentuje się Państwu na wstępach prostych. Towarzyszyć mu będzie Isaac Elias na gitarze barokowej, także renesansowej, a całość brzmienia dopełni Alessandro Piano na klawesynie. Także proszę Państwa, udajemy się w teren dla nas dotychczas jeszcze nieznany, ale myślę, że przeuroczy i zaczniemy od kompozycji Corneliusa Thomas Zuna Patrue, kompozycji, która została napisana jako kompozycja weselna właśnie dla Johannesa i Ludwiki Bois. Także przywitajmy naszych muzyków, a chwileczkę później też między innymi usłyszycie Państwo kilka słów na temat tejże muzyki nieco bliżej. Zapraszam.
Państwu obiecałam, kilka słów na temat tej muzyki. Przyznaję Państwu, że zazwyczaj, gdy myślimy o Holandii i muzyce, która mogłaby tam brzmieć, mielibyśmy raczej skojarzenia z zupełnie innymi dźwiękami, podczas gdy ja mam wrażenie, że właśnie przeniosłam się w krainę pełną słońca. Nie wiem, czy Państwo mają też takie wrażenie. Także kilka słów na temat tej muzyki. Eric, poprosił mnie, what kind of music it is? For whom was it written for? Now it's on. Good evening. This music was written not for a big court as in other countries, and also not really for the church, because in the Calvinism, which was the dominant religion in that time, there was not a lot of music allowed in the church, not even organ accompaniment. So, I've got it. Ta muzyka nie była pisana dla takich królewskich rezydencji, tak jak miało to miejsce w innych krajach Europy, a właśnie raczej do takich bardziej domowych ognisk. I też nie była ona pisana dla kościołów. Wówczas nawet w takim wyznaniu, jakim jest kalwinizm, który dominował na tamtych terenach, muzyka w ogóle nie była mile widziana, nawet ta organowa. So the church tower and the bells in the church, they were owned by the city, not by the church. Dzwony, które były w wieżach przy kościołach, nie należały do kościołów, należały do, były własnością miejską. Because the bells had a warning function in case the army was coming, and also the organ then was played as a kind of tourist attraction. So Sweling was, who by the way died in 1623, exactly 400 years ago, people came to visit Amsterdam to listen to his play. O, także dlaczegoż ten było to własnością miejską, owe dzwony? Ponieważ one miały zadanie alarmować o niebezpieczeństwie. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę organową, to tutaj Eric sugeruje, że raczej była to muzyka jako turystyczna atrakcja. Stąd też Sweling, który w Amsterdamie żył i komponował, był specjalnie przyjeżdżany do tego, by posłuchać jego gry właśnie w Amsterdamie. About those pieces that you already played. Yeah, so the first piece we played was made for a wedding. Pierwsza, z którą Państwo usłyszeli kompozycja, zapytałam, jakie, co usłyszeliśmy do tej pory. To pierwsza z kompozycji, tak jak wspomniałam, była dla, jakby skomponowana na rzecz wesela. So, and if music doesn't really happen in church, it doesn't really happen in the court, it happens at people's houses. So there was, people were very rich in the 17th century in the Netherlands, because they got a lot of things from the colonies. W związku z tym, jako że muzyka nie była praktykowana tak bardzo w kościołach, ani ta muzyka nie była pisana na ceremonie dworskie, w związku z tym już wiemy, że była ona praktykowana właśnie w takich domowych zaciszu, chociaż tutaj nadmienić należy, że było to możliwe dzięki fantastycznym, że tak powiem, kapitałowi, który wówczas był w posiadaniu ówczesnych mieszczan, a wynikało to z jakby bogactw, które płynęły z kolonii. So maybe we talk a bit about the upcoming piece, the Fantasia Chromatica. Okay. So the Fantasia Chromatica by Sweling uses a temperament that is typical of this era. And it is called 1/4 comma mean tone temperament. It's a very complicated story, but the main thing is that on the piano, the C sharp and D flat is exactly the same note, but in equal in this temperament they are different notes. Okay. To zaczęliśmy od tego, że te utwory, które Państwo do tej pory słyszeli, być może zwróciły Państwa uwagę na to, że brzmią troszeczkę inaczej niż ta muzyka, którą słyszą Państwo zazwyczaj. A wynika to z nieco innego strojenia instrumentu. Ta utwór, który za chwileczkę Państwo usłyszą, Fantasia Chromatica, ukaże właśnie te różnice w sposób bardziej jeszcze namacalny. A strój, cóż mamy na myśli, mówiąc o stroju?
Widzicie, współczesny fortepian, gdy usiądziecie Państwo, zagracie na nim, ma strój tak zwany równomiernie temperowany. To znaczy, że każdy z półtonów jest dokładnie taki sam. Natomiast do tej muzyki stosujemy inny strój. Jest to strój średniotonowy, który to jest troszkę zagmatwana sprawa, ale by najłatwiej to Państwu wyjaśnić, gdy mamy klawisze białe i czarne w fortepianie, dźwięk na czarnym klawiszu cis bądź des jest dokładnie tym samym klawiszem. Natomiast w przypadku tego stroju są to dwa różne dźwięki. I play C sharp in a D flat for you. Także, by pokazać Państwu różnicę, to co obecnie dla nas jest dokładnie tym samym, cis i des jest dokładnie tym samym dźwiękiem. Najpierw Eryk zagra dźwięk cis, yes. Taka jest różnica między cis a des wówczasnie. To jest tak prawie, że ćwierćtą, tak. Czyli poruszamy się w systemie znacznie szerszym niż obecnie. Yes, so we have two different semitones, a diatonic semitone and a chromatic semitone. But this is very complicated. I think that we should just listen with open-minded ears to the next piece and see if we can hear the difference in this tempo. Także ten utwór, który teraz Państwo usłyszycie, Fantazja Chromatica, jest takim pewnym wyzwaniem dla Państwa też, aby skupić się dokładnie, czy potrafią Państwo wyróżnić, odróżnić to, jak ówczesny strój działał na dźwięki i jak działały te połączenia właśnie w tamtym stroju. Także Fantazja Chromatica. Thank you.
nieco usłyszeliśmy o muzyce, ale chciałabym usłyszeć też o tych, którzy ją wykonywali. So, Eric, this music was written for a professional musician or for the domestic purposes, for talented, skilled amateurs? I think the, well, later Telemann says, you cannot und liebhaber, so for connoisseurs and for amateurs, so sometimes both, but in the case of the last piece, I think he wrote it for himself, because he was a German violinist from Hamburg, Johann Schopp. Także mogło być to zarówno pisane i dla profesjonalnych muzyków, ale także właśnie dla takich utalentowanych amatorów. Trzeba powiedzieć, że to było w dobrym tonie uczyć się muzyki. To należało do tych pewnych umiejętności, które na przykład dobrze wychowana panna powinna posiadać. Oprócz tego, tutaj jeszcze wspomniany został jeden z ostatnich kompozytorów, który prawdopodobnie utwór napisał sam dla siebie, bo był bardzo utalentowanym skrzypkiem. One of the most popular forms was the variation form. So the variations become more and more complex. So for the beginners there is only the theme and maybe the first variation. So it is also easier to play according to your own level. Bardzo popularną formą wówczas praktykowaną były wariacje i zależnie po prostu od zaawansowania muzyka grał na przykład tą pierwszą pierwszy temat, a później pierwszą podstawową, z kolejną jakby ten poziom wymagań wobec wykonawcy wzrastał, więc zależnie od możliwości było to grane pierwsza, druga, trzecia, bądź może nawet do 15, ale to tłumaczy, dlaczego tak uniwersalnym jakby gatunkiem wariacje wówczas były. Okay, so maybe something about your instruments. Może coś na temat instrumentów. Jak słyszymy, Eric Wozgraf jest absolutnym wirtuozem tegoż instrumentu. So maybe tell us something about your flutes, because there is a range of it, the whole family. Yes, so these are Fletprosti Renaissance or Ganassi. Those are from the Renaissance, yes? Copies. To są oczywiście kopie instrumentów renesansowych. And they are in G, F, D, in different pitches. Tak, są one w różnych strojach również, także zależnie od instrumentu, taki sam chwyt da nam różny dźwięk. Yes. Maybe we should also go to the guitar. Oprócz tego też mamy nietypowe, jak Państwo widzą, gitary, prawda? My jesteśmy przyzwyczajeni, że to podło jest znacznie większe, ma troszeczkę inny kształt. Natomiast Iza, you're playing on the Baroque and the Renaissance guitar, yeah? Exactly, yeah. I have two different instruments. The instrument from the Renaissance was smaller, four double strings. Jest to instrument renesansowy, ma podwójne struny, yeah? Double strings, yeah? Double strings and higher tuned. Jest był też wyżej strojony. And in the Baroque. Yeah. In the Baroque, there was the instrument with five double strings. Natomiast ten barokowy ma aż pięć, bo tutaj mamy cztery podwójne struny, tu mamy aż pięć podwójnych strun w instrumencie barokowym, jak też widzimy, troszeczkę też większym. But also in the Baroque period, they were used to have different sizes of guitars tuned in different tonalities. Podobnież jak i flety, także i gitary były w różnych, w czasach baroku, były w różnych wielkościach i przez to też w różnych strojach. Także zależnie od utworu brano określony instrument. I nie jest to nic nowego, ponieważ w tamtym czasie instrumenty w ogóle były jakby w swoich rodzinach. Czyli mieliśmy flet prosty, sopranowy, altowy, tenorowy i tak dalej, basowy i tak dalej. Tak samo dotyczyło to instrumentów smyczkowych, a także widzimy i gitary. Yeah. Well, one of the most famous guitar makers was actually Stradivarius. A jednym, no proszę bardzo, Stradivariusa kojarzymy razem z skrzypcami, a tu okazuje się, że również był jednym z najsłynniejszych twórców dla gitarowych. Okej. Okay. Is it? Dobrze. Dobrze. Tak, dziękujemy bardzo. No i następne kompozycje przed nami. Tak. Kto wykonał kopię tych fletów? Who made the copies of those? Of your flutes? Monika Musz. And Hans Newland. They're from Poland, yes? From Germany and the Netherlands. Oh. And there are copies that are in the storage of the
A, te kopie, te instrumenty zostały zrobione na podstawie tych instrumentów, które są w Muzeum w Wiedniu. One more question. We have one more question. What are your strings made of? Z czego są wykonane struny? Gut strings. Yes, this is, czyli jelitowe struny. To też chciałam to zapytać, bo Państwo może nie widzą. Nie są to struny metalowe, tylko wykonane z jelit. I tego typu struny też mamy na instrumentach smyczkowych. Muszę Państwu powiedzieć, że tego struny jelitowe tak naprawdę używane były aż do XX wieku. Dopiero po II wojnie światowej zaczęto używać strun metalowych, a to ze względu na to, że są one bardziej stabilne. Też nie mamy niespodzianek w ciągu koncertu, że mogą się zerwać. Także szybciej nabierają określonego stroju. Także używanie strun metalowych to wymysł już XX-wieczny.
Szanowni Państwo, no dziękujemy bardzo za przybycie. Myślę, że każdy z Państwa nie żałuje tej decyzji, by dzisiaj do nas dołączyć. Także cieszymy się bardzo. No myślę, że fenomenalny naprawdę spektakl ruchomości technicznych, ale i też wielkiej muzykalności Corde Vento Ensemble. Szanowni Państwo, no dziękujemy ślicznie za dzisiaj i zapraszamy od razu w następnym miesiącu, w listopadzie, 21 listopad dokładnie, przed dzień święta świętej Cecylii, czyli patronki muzyki. Hail Bright Cecilia, oda na cześć świętej Cecylii Henry'ego Persla. Brytyjski Orfeusz zaprasza za miesiąc. Dziękujemy ślicznie.